Polska! Wolne sądy! Nazywam się Monika Płoska, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Lublinie. Myślę, że ten dzień nie jest taki smutny, jak mówił przed chwilą pan mecenas, jak widzę, jak dużo osób przyszło tutaj na ten protest. W imieniu wszystkich moich sędziów, koleżanek i kolegów, chciałam złożyć bardzo serdeczne podziękowania za to, że nas państwo wspierają. Jak powiedział całkiem nie tak dawno profesor Adam Strzembosz, zresztą też sędzia już emerytowany, sędzią zostaje się nie tylko na dobre czasy, ale czasem i na złe. I właśnie te złe czasy dla nas przyszły. Po pierwsze, obiecywaliśmy stać na straży prawa. Po drugie, orzekać niezawiśle i zgodnie z własnym sumieniem. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, abym ja, czy też moi koledzy i koleżanki, nie pamiętali o locie tego przyrzeczenia i żeby ktokolwiek albo cokolwiek wywarł taką presję, żeby o tym ślubowaniu zapomnieć i nie postępować zgodnie z wytyczonymi zasadami. Jeżeli politycy, którym orzeczenie się nie podoba, decydują się na pozbawienie urzędu sędziego, nieważne czy tymczasowe, czy stałe, to doszliśmy do momentu, w którym stosowanie prawa jest związane z represją. I to jest ten moment, w którym obywatel traci oparcie. To jest ten moment, w którym potrzeba wsparcia tych ludzi, którzy ryzykują swoje kariery, swoje emocje i swoje życiowe plany. Naszym obowiązkiem, wszystkich obywateli, jest stanąć po stronie tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Jestem głęboko przekonany, że jak daliśmy radę tamtej komunie, damy i tej. Co rdzeń spróchniały, w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń.